niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan poseł Tomasz Rzymkowski z klubu parlamentarnego Kukiz 15. Witam, szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, panie rektorze, szczęść Boże państwu. Panie pośle, jest sukces rządu w sprawie polityki imigracyjnej? No, to jest sytuacja jak z tego słynnego przysłowia. Porażka jest sierotą, a sukces ma wielu ojców. I rzeczywiście. Ale premier mówi dzisiaj wyraźnie, wielokrotnie to podkreśla, że jest sukces, bo jakby nasza narracja w sprawie polityki imigracyjnej została zaakceptowana przez państwa unijne. Znaczy, ja pragnę podkreślić, że najgłośniej na polskiej scenie politycznej w sprawie relokacji i tego narzucania nam od 2015 roku kwot uchodźców, w cudzysłowie, bo tak naprawdę imigrantów ekonomicznych z państw islamu, to podnosił mój klub i moje środowisko polityczne, czyli Kukiz 15. My nawet ogólnopolską akcję zbierania podpisów w tej sprawie podnosiliśmy i mam wrażenie, że nie tylko nasze, ale również środowiska Ruchu Narodowego bardzo mocno naciskały i wywierały presję na rządzących. Pamiętajmy, że ta narracja rządu się momentami zmieniała. Ona była momentami łagodniejsza. Minister Waszczykowski nieraz mówił, że musimy wypełnić zobowiązania poprzedniego rządu. Cieszy mnie to i gratuluję panu premierowi Morawieckiemu, że wraz z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej udało się wywalczyć to, co no jest jakby kwintesencją Europy narodów, czyli suwerenności, tak aby narody zjednoczonej Europy decydowały same o swoim bezpieczeństwie i o przyszłości. I to jest na pewno sukces. Natomiast mówię tutaj, tych ojców sukcesu jest wielu. To tak już na tym świecie jest, że porażka jest bez ojca, a tak, sukces jest sierotą. Tak. Natomiast no jednak tu trzeba też rządowi oddać tę sprawiedliwość, że rzeczywiście, czy to jeszcze kiedy była premierem pani Beata Szydło, zdecydowanie podkreślała to, że nie będziemy przyjmować ministra. Pani premier zawsze miała jednoznaczne zdanie w tej sprawie, przy czym mówię tutaj minister Waszczykowski, czy niektórzy inni przedstawiciele partii rządzącej mieli różne zdanie, aczkolwiek dominował głos, powinniśmy w tej sprawie zachować twarde stanowisko. Nie przyjmujemy narzucanych nam kwot migrantów. To spotykało się z mocną reakcją ze strony zwłaszcza Niemiec, Francji, innych państw. Między innymi taki był pomysł, żeby za każdego nieprzyjętego imigranta państwo płaciło 250 tysięcy euro. Tak, potem ta kwota oczywiście relatywnie była obniżana. Natomiast moim zdaniem pewien moment krytyczny został osiągnięty na początku tego roku, kiedy to w tych państwach największych Unii Europejskiej, myślę tu przede wszystkim o Niemczech, czy o Francji, czy o najbardziej dotkniętych tym kryzysem Włoszech, co się przełożyło oczywiście również na wynik wyborczy, gdzie Ruch Pięciu Gwiazd wygrał te wybory, czyli ugrupowanie, które jest takim ugrupowaniem antysystemowym, antyimigranckim, eurosceptycznym, właśnie na tej fali uchodźców wygrał. Alternatywa dla Niemiec stała się trzecią siłą polityczną w Republice Federalnej Niemiec. Więc ta sytuacja polityczna i nastroje społeczne w takich państwach, które wydawały się bardzo podatne na poprawność polityczną, diametralnie się zmieniła i ta masa krytyczna została osiągnięta. I nawet Niemcy nie są w tej chwili zainteresowane dalszym otwartym ściąganiem imigrantów ekonomicznych. No, w tak zwanej tej wiecznej koalicji przecież też jest spór. CSU wprost mówi, że wyjdzie z koalicji, jeśli nie będzie wprowadzona zmiana, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Zresztą minister spraw wewnętrznych rządu federalnego, wywodzący się z CSU, powiedział, że jednak by zaostrzył przepisy imigracyjne dotyczące właśnie tych osób, które przyjeżdżają do Niemiec. To wynika przede wszystkim z faktu, iż CSU jest partią, która rządzi niepodzielnie, odkąd powstała Republika Federalna Niemiec w państwie związkowym, czyli w Bawarii, w której w zasadzie działa tylko i wyłącznie CSU, partia chrześcijan, katolików, którzy dominują w tym największym terytorialnie landzie Republiki Federalnej i jednocześnie landzie, który jest najbardziej dotknięty problemem związanym z dyslokacją imigrantów, których rząd w Berlinie wpuścił. Pamiętamy też te sceny, kiedy na dworcu kolejowym w Monachium
tłumy entuzjastycznych, bym powiedział, zwolenników otwartych drzwi, a w tej chwili no, jest z tym generalnie problem. Ale pamiętajmy, to jest o wiele szerszy problem i o wiele bardziej skomplikowany, bo moim zdaniem jednym z elementów tej polityki europejskiej, zmiany nastawienia Europejczyków, stworzenia nowego typu Europejczyka i wyrównania tych różnic, które są naturalną rzeczą między narodami Europy, które mają inną tożsamość, inną historię, inny język, inną kulturę, to była próba wciągnięcia jakiegoś wspólnego mianownika, czyli przyjęcia tych uchodźców z krajów islamu, wymieszania tych kultur i stworzenia w ten sposób nowego typu Europejczyka. To są wszystko eksperymenty robione na narodach Europy. Tak, ale też jest problem z Afryką. Znaczna część tych imigrantów pochodzi z krajów Afryki, krajów biednych, gdzie rzeczywiście tam warunki życia są tragiczne. Poniekąd to nie jest dziwne, że ci ludzie próbują wyrwać się z tej biedy i pojechać, dotrzeć do kraju, do raju na ziemi, jakim jest Europa Zachodnia. Ale ten problem jest, bo to się będzie nasilać. Ta fala migracyjna może się nasilać. Jak z kolei tutaj, panie pośle, powinny państwa europejskie działać, aby tak naprawdę zlikwidować źródło tych migracji, bo to jest źródło migracji. No przede wszystkim pomoc na miejscu w Afryce, to znaczy ile milionów rdzennych mieszkańców Afryki przyjedzie do Europy, to w żadnym stopniu nie pomoże tym, którzy zostaną tam na miejscu, podnieść się o kilka oczek cywilizacyjnych wyżej. Powinna polegać ta pomoc, bo tutaj się mówi o tym, że dobrze, będziemy tam, będą obozy uchodźców, będziemy tam dostarczać żywność, to przede wszystkim to, co jest najmniej kosztowne, czy to jest rozwiązanie dla Afryki, bo chyba to nie jest. To nie jest rozwiązanie dla Afryki. Największym rozwiązaniem dla Afryki problemów jest otwarcie handlu z Afryką, to znaczy otwarcie rynków zbytu dla towarów z Afryki do Europy, wsparcie nauki, bo moim zdaniem podnoszenie poziomu kształcenia, przekazanie dużej pomocy dla infrastruktury medycznej, infrastruktury drogowej, ale również pomoc w nauce, programy stypendialne dla zdolnej młodzieży, która może przyjeżdżać do Europy, studiować medycynę, inżynierię, rolnictwo. No, Europa ma naprawdę co do zaoferowania, jeśli chodzi o kształcenie, a w Afryce potrzebni są inżynierowie, którzy nauczą społeczność nowoczesnych metod uprawiania roli, bo to jest problem. Afryka ma problemy żywnościowe, infrastrukturalne, potrzebni są inżynierowie, lekarze. No tutaj wielkie zasługi w tej mierze ma Kościół katolicki, misjonarze, których oczywiście bardzo dużo jest z Polski. Dużo robią, ale nie są w stanie. Nie są w stanie, ale i tak funkcji, którą ta pomoc jest olbrzymia, bo to jest pomoc również nie tylko ta duszpasterska, ale również edukacyjna, medyczna. Ile polskich księży, zakonników, zakonnic, którzy oprócz tego, że świadczą tą posługę, również leczą czy uczą. No to jeden z elementów codziennej pracy misjonarzy. Proszę pana, wróćmy jeszcze do Unii Europejskiej. Komisja Europejska, politycy Unii Europejskiej przełamali się. Angela Merkel pod presją swego koalicjanta, we Włoszech zmiana rządu, Macron też tą politykę wprowadza troszeczkę inną, ale już są spory, bo jednym z warunków tego porozumienia, które dzisiaj podpisano, tych konkluzji ze szczytu, jest stworzenie tych obozów takiego sprawdzania, weryfikacji. No i co się okazuje? Okazuje się, że w szóstym artykule tego porozumienia, tych konkluzji, premier Conte mówi, że nigdzie nie ma w tych konkluzjach napisane, że Włochy mają być miejscem tych obozów. Natomiast Macron mówi, że między innymi Włochy, Hiszpania i Grecja. I już jest spór między tymi politykami. No, to jest kwestia przekroczenia granicy Unii Europejskiej i tego państwa granicznego, które wpuściło na swoje terytorium. No, siłą rzeczy i patrząc nawet bardzo oględnie na mapę Europy, no to tymi państwami granicznymi są te trzy wymienione: Hiszpania, Włochy i Grecja. A czy to porozumienie pana zdaniem będzie miało sukces, jeśli 5 minut po zakończeniu szczytu jest taka różnica wyraźna zdań?
No, to jest bardzo trudny kompromis i rządy tych państw, nawet jeśli już w tej chwili grymaszą, no mają świadomość, że zgodziły się na takie, a nie inne rozwiązanie, no i też muszą w swoich państwach wytłumaczyć, dlaczego takie rozwiązanie zostało przyjęte, przy czym tutaj chyba rząd Hiszpanii najmniej będzie narzekał, bo Hiszpania jest dosyć otwarta, a z drugiej strony też specjalnie nie jest atrakcyjna dla właśnie tych nielegalnych imigrantów ekonomicznych. Tutaj Włochy się jawią jako państwo najbardziej atrakcyjne dla przybyszy. Ale może być Hiszpania tym krajem przejściowym do Europy. Być może, ale moim zdaniem również kolejnym krokiem po tej konkluzji przyjętej przez Radę Unii Europejskiej będzie kwestia programu odsyłania tych imigrantów. Co już na przykład Republika Federalna Niemiec bardzo usilnie uskutecznia. No, jeśli osoba nie jest w stanie się zasymilować i stwarza problemy dla społeczności lokalnej, jak również dla innych pobratyńców, no i jest odsyłana. No, codziennie latają samoloty z Niemiec do różnych rejonów Afryki czy Bliskiego Wschodu i odsyłają te osoby, które dobrowolnie godzą się na powrót. Panie pośle, pozostaniemy jeszcze w Unii Europejskiej. W tym tygodniu kolejny etap uruchomiono, jeśli chodzi o procedurę artykułu 7 wobec Polski. Odbyło się tak zwane wysłuchanie Polski przed ministrami spraw zagranicznych krajów członkowskich. No i właśnie, jak długo to potrwa Pana zdaniem, to jak to się często mówi, grillowanie Polski? Ja mam nadzieję, że niedługo się zakończy, że w pewnym momencie dojdziemy do tego punktu granicznego. No i wtedy zakończy się, bo patrząc na arytmetykę głosów w Radzie Unii, bo tutaj niestety, albo stety, jest to po naszej stronie, ale do tego punktu niestety będziemy musieli dojść. Mówię niestety, bo to będzie bolesne dla nas, kiedy to zobaczymy, kto jest po stronie Polski, a kto jest przeciwko Polsce, ale arytmetyka jest jednoznaczna. Wówczas zakończy się ten spór, ponieważ decyzja będzie taka, że nie wolno wszczynać dalszych kroków związanych z konkretnymi postulatami wobec chyba Polski. O tym bardzo dobrze wie Komisja Europejska. Dlatego grillowanie trwa długo, tak. Bo gdyby to było szybkie cięcie, to by się bardzo szybko skończyło, bo jednak Węgry już w tej chwili deklarują, ale mamy też zapewnienie nieformalne ze strony krajów bałtyckich, czy też innych państw członków Grupy Wyszehradzkiej, czyli Słowacji i Czech, ale i też wiemy o Rumunii, o Hiszpanii, więc podejrzewam, że sporo tych państw europejskich stanie po stronie Polski, łącznie moim zdaniem nawet z państwami, na które specjalnie liczyć byśmy nie mogli. Natomiast Komisja Europejska się nie wycofuje. Frans Timmermans próbuje uruchomić inną ścieżkę wobec Polski. Mianowicie już jest decyzja, że Trybunał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, będzie zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym. Panie pośle, jakie tego mogą być konsekwencje? No to jest bardzo trudne pytanie. To znaczy, ja pamiętam dyskusję ze stycznia bieżącego roku, kiedy podnosiliśmy kwestię różnicy między treścią zawartą wówczas w projekcie ustawy, mówiącą o wygaszeniu kadencji sędziów i przejściem w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat na przykładzie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pani profesor Małgorzaty Gersdorf, no, która z mocy konstytucji, co warto podkreślić, pełni swoją kadencję 6 lat. I tutaj mamy pewnego rodzaju spór prawny między normą konstytucyjną a normą ustawową. Norma ustawowa przewiduje, że po 4 lipca w związku ze brakiem złożenia wniosku o wydłużenie kadencji do pana prezydenta, pani profesor zapowiedziała, że tego wniosku nie złoży i rzeczywiście słowa dotrzymuje. Za chwileczkę będzie ten 4 lipca, przepraszam. I wówczas pytanie, co dalej? To znaczy, czy będzie z mocy prawa przeniesiona w stan spoczynku, czy no, nie będzie przeniesiona w stan spoczynku z racji na tą normę konstytucyjną gwarantującą jej 6-letnią kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I w związku z tym ja podejrzewam, że
Niestety włączy się w ten spór Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z Luksemburga. Włączy się podobnie, w sposób trochę analogiczny jak w przypadku Puszczy Białowieskiej. To znaczy wyda zarządzenie jeszcze przed wydaniem wyroku, można powiedzieć takie postanowienie o zawieszeniu wykonywalności tej normy dotyczącej przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia i obarczy to kwotami kary za naruszenie tego przepisu. Natomiast no, sam wyrok w tej sprawie będzie, podejrzewam, odłożony długo, długo w czasie. Tu pojawia się kolejne pytanie. Czy normy polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym są normami kolizyjnymi z normami zawartymi w traktacie akcesyjnym, w prawie unijnym, tym pierwotnym, szeroko rozumianym, czy tym prawem wtórnym? Ja pamiętam osobiście opinie Biura Analiz Sejmowych do projektu ustawy, tak jak przy każdej innej ustawie. Na końcu zawsze, jak Państwo, nasi telewidzowie, by zerknęli na jakikolwiek projekt ustawy, to zawsze jest ostatnie zdanie, czy ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, czy jest w kolizji z tym prawem Unii Europejskiej i zawsze jest konkretne określenie. W przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym było jasno napisane, ta ustawa nie jest sprzeczna z prawem unijnym. Ona w zasadzie nie ma nic wspólnego z prawem unijnym, bo dotyczy wewnętrznej naszej polskiej sprawy, jaką jest ustrój sądownictwa powszechnego. I właśnie o to chciałem zapytać. Mianowicie są takie opinie, że skierowanie przez Komisję Europejską wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zaskarżenie ustawy o Sądzie Najwyższym to jest pewien eksperyment prowadzony niestety, przez pana Timmermansa. Niestety ten eksperyment został już wcześniej dokonany. Ja to wtedy też krytykowałem i też na antenie telewizji trwałem. Mianowicie w sytuacji, kiedy no, aktualny minister środowiska zgodził się na ten dyktat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie już rzeczonej, czyli kwestii Puszczy Białowieskiej. To znaczy, no, co ma Unia Europejska wspólnego z kwestią porządkowania lasu po złej decyzji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Środowiska z 2012 roku, gdzie pozwolono na przyrost nieograniczony kornika drukarza, który po prostu zniszczył te drzewa i trzeba ten las ratować, ten unikat w skali chodziło światowej. Chodziło o zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej. Natomiast tutaj chodzi o to, że uznano sędziów w Polsce jako sędziów europejskich i dlatego Trybunał Sprawiedliwości się tym zajmuje. Są takie interpretacje i właśnie to na tym polega ten eksperyment prawniczy, jeśli chodzi o naszą sytuację. No, z pewnością polscy sędziowie wydają również wyroki na podstawie prawa wspólnotowego, prawa Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że no w naszym porządku prawnym mamy bezpośrednie źródła prawa równe naszym ustawom, jak rozporządzenia, nie mylić z naszymi aktami wykonawczymi do ustaw. I po części ta teza jest uzasadniona, że sędziowie, funkcjonariusze państwa polskiego, bo tak na nich należy patrzeć, stosują wprost prawo Unii Europejskiej. To dotyczy no, całego szeregu norm. No, przecież te ustawy, które są podyktowane dyrektywami unijnymi, no, również są interpretowane w świetle dyrektyw unijnych, które polecają wdrożenie ich do poszczególnych systemów prawnych państw członkowskich. Proszę, jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W środę w iście ekspresowym tempie została ona przyjęta. Pana to zaskoczyło, że takie tempo było tej nowelizacji? Bardzo zaskoczyło. Tym bardziej w sobotę uczestniczyłem w konwencie seniorów i nie było mowy o ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Ja niestety nie mogłem w środę uczestniczyć w tym posiedzeniu, bo byłem w czasie delegacji na Ukrainie. Natomiast no, sytuacja będzie kuriozalna i przerażająca. Ustawa, która trafia o godzinie 8:30 do druków sejmowych, w ciągu 2 godzin 40 minut jest uchwalona, bez poprawek wychodzi z Senatu i prezydent specjalnie wraca z wyjazdu zagranicznego, do spotkania z prezydentem bodajże Estonii, żeby tą ustawę podpisać. W tym czasie czeka 15 minut premier Izraela Benjamin Netanyahu, aby wydać wspólne oświadczenie prasowe z premierem Morawieckim. W jaki sposób wybrnął z tej
no, bardzo niedobry dla polskiej sytuacji, jaka powstała po nowelizacji, po styczniowej nowelizacji ustawy o IPN-ie, kiedy na Polskę się wylała całe morze kłamstw, oskarżeń fałszywych o współudział w Holokauście. No, przede wszystkim trzeba się odnieść do tego, co się stało w środę. Po pierwsze, no, mamy sytuację kompletnej niespójności i braku adekwatności działań. Z polskiej strony przyjęliśmy ustawę, która była nam podyktowana przez, co stwierdził wprost premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Strona izraelska na nas wymusiła, abyśmy tą ustawę przyjęli. Rzeczywiście to dokonaliśmy, a w zamian za to no, był wspólny komunikat prasowy, który nie ma żadnego znaczenia prawnego. Z tym wymuszeniem, bo także jednak polska strona zabiegała o to, aby wybrnąć tej sytuacji. Ale nie zabiegaliśmy o to, żeby ktoś, obce państwo, podyktowało nam treść ustawy i premier tego państwa w obecności za pomocnictwem łącz teleinformatycznych potwierdził to, że tak, podyktowaliśmy Polsce treść ustawy i ta ustawa została przyjęta, a z naszej strony no, mamy jakiś komunikat prasowy, który nie ma większego znaczenia. No przyjdzie inny, i przyjdzie inny premier, to jest tylko i wyłącznie komunikat, który nie ma żadnej normy prawnej. I to jest odpowiedź. Zmieni się premier Izraela już dzisiaj. Środowiska centrowe, lewicowe w Izraelu mówią, że absolutnie jest to nie do przyjęcia. Przyjdzie nowy premier Izraela i po prostu podrze te kartki papieru. To nie ma żadnej mocy prawnej. I to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora pierwotne. Co powinno się stać? Powinna być zawarta umowa międzynarodowa. To, co my zrobiliśmy w środę jako państwo polskie z państwem Izrael, powinno być zrobione w trybie umowy bilateralnej między Polską a Izraelem. Jeśli Izrael domaga się tego, aby poza granicami państwa polskiego polskie organy ścigania wymiaru sprawiedliwości nie ścigały za znieważenie narodu polskiego, można to zawrzeć w umowie międzynarodowej, ale strona izraelska w umowie międzynarodowej, która jest aktem normatywnym, jest źródłem prawa, powinna zawrzeć, że Polska, państwo polskie i Polacy jako zbiorowość nie uczestniczyli w Holokauście. I to by było dla nas adekwatne. Tak, to jest stanowisko rządu i przynajmniej w debatach publicznych. Ale to nie jest stanowisko państwa Izrael, to jest stanowisko rządu Benjamina Netanyahu. Jak się zmieni premier Izraela, a nawet ten obecny premier Izraela zawsze może zmienić zdanie. To jest tylko i wyłącznie notatka prasowa. To nie jest żadne źródło, którego można użyć, podeprzeć nim. To jest fakt tylko i wyłącznie historyczny. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był poseł Tomasz Rzymkowski. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia jutro o 21:40, początek naszego programu. Do zobaczenia z panem Bogiem.